Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy w Miedziance, tuż pod browarem Miedzianka, ale nie przyjechaliśmy tutaj na piwo, ale żeby porozmawiać z Robertem Gudowskim. Robert przez wiele lat, od 2009 roku, organizował maraton karkonoski. To była wspaniała impreza. Jeszcze jest biegowa w Karkonoszach, jedna z pierwszych w Polsce tego typu. Wybieganie jeszcze nie było tak popularne jak obecnie. Ale Robert niestety niedawno ogłosił, że kończy z maratonem karkonoskim, że rezygnuje z organizacji tej pięknej imprezy i chcemy, żeby nam opowiedział dlaczego, ale też żeby nam w ogóle opowiedział o sobie, skąd się wziął w Karkonoszach, bo jest z Podlasia, jak jego życie tutaj wyglądało, jakie ma plany dalsze. Ale zacznijmy od tego, co tu i teraz się dzieje, czyli od tego, że Robert Gudowski zrezygnował z organizacji jednej z najlepszych biegowych imprez w Polsce, maratonu karkonoskiego. Robercie, ujawnij rąbka tajemnicy, powiedz szczerze, o co chodzi. No to dodam, że nie tylko maratonu, ale i triatlonu karkonoskiego. Oczywiście. Który w towarzystwie triatlonowym jest kultową imprezą, tak jak maraton karkonoski wśród biegaczy. No kiedyś musiał przyjść ten koniec, no nie ukrywajmy, tak? Ja wiem, że niektórzy z naszych przyjaciół, którzy nam pomagają, usłyszałem to przez telefon, jak możesz nam to zrobić, widzieliśmy ciebie na wózku staruszka, który prowadzi ten maraton, no ale tak nie jest. No, ja powiem tak, że ten 2009, co ty powiedziałeś, a tak naprawdę 2008, kiedy była pierwsza edycja towarzyska, po której... Tutaj mam, proszę, koszulkę z 2009, z pierwszego maratonu karkonoskiego, pierwszego oficjalnego, była też zerówka, o której pewnie Robert powie. Wtedy startowałem też, było naprawdę fantastycznie, bardzo gorąco, ludzie pili wodę z kałuż, naprawdę emocje były niesamowite, ale wszyscy dotarli cali zdrowi. Tak, no była zerówka, w tym roku będzie oficjalna, ostatnia. Mam nadzieję, że COVID na to pozwoli. Na pewno, ale dlaczego już ci się znudziło, jesteś zmęczony? Czy może też taki komercyjny trend, jaki jest na biegach, że wiele osób jest bardzo roszczeniowych, czy to cię już tak wkurza, że masz dość? Drobne elementy układanki złożyły się na całość. Od razu chciałem zdementować to, co się pojawiły pierwsze komentarze po tym, jak wypowiedzieliśmy na głos to, o czym myśleliśmy już tak naprawdę od 2-3 lat, żeby powoli zrezygnować i zakończyć tą naszą przygodę, tak? Bo nie ukrywajmy, że dla mnie i dla Magdy to była przygoda i robiliśmy tą imprezę dla fanu i satysfakcji naszej i zawodników. Jeżeli w tym momencie zaczyna brakować już tej przyjemności, a staje się to obowiązkiem i całe otoczenie naokoło jest coraz bardziej, tak jak powiedziałeś, może i skomercjalizowane, i roszczeniowe, bo tutaj akurat to zacząłem, tak, że chciałem zdementować, że nie jest to wina Karkonoskiego Parku Narodowego, bo tak naprawdę z Karkonoskim Parkiem Narodowym od pierwszej edycji układało nam się dobrze, może spoza małym nieporozumieniem w tamtym roku, ale to COVID zaskoczył wszystkich, więc szybko doszliśmy do porozumienia i teraz zarówno my, jak i pozostałe imprezy w Karkonoszach mamy dobre relacje, tak. No ale jeżeli chodzi o tą roszczeniowość, bo czy to jest tak, że jesteście zmęczeni odpowiadaniem na jakieś pretensje, że koszulka jest za krótka, za długa, że zupa jest za słona na mecie, albo nie wiem, nie ma wegetariańskiej, albo coś takiego? Czyli powiem tak, że to przekrój społeczeństwa widać na biegach, tak? Jak sam wiesz, no ty zaczynałeś trochę później niż ja, tak? Ja zaczynałem swoją przygodę z bieganiem w 2003. W 2004 pobiegłem swój pierwszy maraton i wtedy w maratonach w Polsce, które były wielkimi maratonami, brało udział około 1000 osób, gdzie teraz to jest śmieszna impreza, że w małych imprezach lokalnych tyle osób startuje. Biegacze przyjeżdżali i startowali właśnie dla przyjemności, dla spotkań. Teraz widać ten ciąg do tego, żeby przyjechać, wrzucić fotę na Insta, na Facebooka. Przy okazji ta roszczeniowość, o której powiedziałeś, no to ona jest do przejścia, tak? Bo to ja tak naprawdę na roszczenia i pretensje się uodporniłem chyba od pierwszej czy od drugiej, nie, od drugiej imprezy, tak?
Aczkolwiek druga impreza była pamiętna, bo sam pamiętasz, były to pierwsze w ogóle Mistrzostwa Polski w długodystansowym biegu górskim i w związku z burzą dystans był skrócony do 18 km. I jakieś tam były... Do 23. No to do 23. No to w gratisie te 5. Pamiętam. W gratisie 5, ale no to mówię już się dla nas przestała być zabawa i coraz mniej przyjemności. A coraz więcej obowiązków i właśnie odpowiadania na roszczenia. Aczkolwiek ten trend widzą chyba wszyscy organizatorzy w Polsce. No tak szczerze tutaj mogę powiedzieć tak, że jakby nie COVID, to ta decyzja byłaby ogłoszona już rok wcześniej po edycji, która się nie odbyła. Robert, pozwól, że ja to wyrażę, to co ty chyba myślisz tak trochę szerzej. To znaczy, że dawniej to bieganie było takie bardzo środowiskowe, ludzie się przyjaźnili, pomagali sobie. Zresztą to w ogromnej mierze przetrwało, bo wolontariat wśród biegaczy jest bardzo popularny i organizatorzy sobie pomagają, biegacze, jest to dosyć powszechne. Ale z drugiej strony doszła jakby taka nowa fala biegaczy, dla których te materialne takie oznaki biegania i wizerunkowe są bardzo ważne. I wymagają od organizatorów, żeby tutaj też stawali bardzo wysoko. No tak, to można iść właśnie w budowanie pakietów, tak, żeby pakiet był jak najbardziej rozbudowany, aczkolwiek już od paru lat organizatorzy też od tego odchodzą i są to opcje dodatkowe. Tylko zawodnicy też nie rozumieją, że już mogę mówić, że opłata wpisowa, startowa to nie jest opłata za pakiet, tak? To jest opłata za tak naprawdę za minimum rok przygotowań, bo do każdej edycji się przygotowuje rok. Załatwianie wszystkich spraw, zgody, pozwolenia, paliwo, wwiezienie wolontariuszy. Czas, tego czasu praca i tak się nie liczy, tak? To tak naprawdę zajmuje cały rok przygotowanie imprezy, tak? Ja miałem takie wrażenie, jak się dowiedziałem, że właśnie jak przeczytałem, że kończysz z organizacją, że może jesteś po prostu takim już tłustym kotem. To znaczy, że tak, ty jak zaczynałeś organizację biegu, byłeś na innym etapie życiowym. Nie miałeś tak dobrej pracy chyba stałej jak teraz, gdy jesteś skarbnikiem w gminie Janowice Wielkie. I ten maraton karkonoski był taką twoją wielkim wyzwaniem, wielką przygodą. Miałeś taką wielką energię. A w tej chwili, gdy masz takie stabilne życie, dzieci masz, synów masz już dorosłych, żona ma też, Magda, dobrą robotę, to po prostu może jesteście zmęczeni, może chcecie mieć więcej czasu dla siebie na inne przyjemności niż na pracę dodatkową przy organizacji maratonu. Czy ja wiem? Nie, no wtedy praca też była, tak? To nie ukrywajmy, że wtedy praca była i też na stanowiskach cały czas, czy na innym poziomie, na pewno inny wiek, tak? Co innego się robi mając te 30 lat i inne podejście do życia, zbliżając się do 50. Aczkolwiek jak sobie tak pomyślałem, no to maraton karkonoski plus triatlon, no to tak naprawdę 1/3 mojego życia została poświęcona tym imprezom. Czy szkoda dziecka jednego i drugiego? Bardzo. No, ale czasem trzeba takie decyzje podjąć. Czasem decyzje trzeba podjąć, tak? I też były pytania, czy komuś to oddamy? Sam się mnie pytałeś, tak? Czy ktoś to przejmie? Nie, stwierdziliśmy krótko, że my kończymy, jeżeli ktoś chce sobie budować nową historię, niech buduje nową historię. W tym roku kończymy historię maratonu i triatlonu karkonoskiego. Zresztą to tutaj Karkonoski Park Narodowy też musi się zgodzić na nowego organizatora ewentualnego, więc ta sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. A Robercie, powiedz proszę, jak widzisz swoją teraz przyszłość dalszą? Swoją przyszłość dalszą? No, ciągle próbuję się rozwijać. Tak jak wspomniałeś, pracuję dla dobra gminy, w której się znajdujemy, Janowic Wielkich, jako skarbnik. No i... A jakieś wyzwania? Czy jakieś wyzwania zawodowe? No, robię parę certyfikatów międzynarodowych, jestem w trakcie i nie ukrywam, że no na razie jestem związany kontraktem tutaj w gminie do końca kadencji. Ale nie wykluczasz emigracji z Polski? Nie, nie wykluczam emigracji. Kto wie, czy nie zacznę czegoś robić gdzie indziej, tak? Aczkolwiek na pewno nie będą to już biegi górskie ani triatlony, bo mówię, ten etap już jest za mną. Tak jak zresztą sam wiesz, w
ten weekend był mój ostatni oficjalny start w biegu górskim, za co chciałem podziękować Radkowi Jęckowi, burmistrzowi Karpacza. Czas na jakieś nowe wyzwania. Ale teraz wróćmy do maratonu karkonoskiego. My tutaj w naszym programie opisujemy historię ludzi w Karkonoszach po 1945 roku i historia maratonu karkonoskiego zaczęła się kilkanaście lat temu, gdy zorientowałeś się, że ze Szrenicy na Śnieżkę jest akurat 21 km, czyli półmaraton, czyli w obie strony będzie maraton, prawda? Dokładnie tak. I był to nie pierwszy maraton górski w Polsce, ale drugi. I można powiedzieć, że... Ale ta druga impreza miała przerwę, więc my tutaj mieliśmy kontynuację cały czas. Pierwsza edycja. Było fajnie, słoneczko, sam pamiętasz, masz koszulkę. Druga edycja, deszcz, burza. I po drugiej edycji sam stwierdziłem, też głośno, że jakby druga edycja była pierwszą, to drugiej by nie było. Tak. Bo ten stres, który jest na trasie, tak. Gdy zawodnicy są na trasie, to... Gdy jest burza, gdy jest ulewa, prawda? Nawet nie to, tak? Wystarczy informacja, że ktoś się zgubił na trasie, tak? Jeżeli to jest zawodnik z czołówki, to wbrew pozorom jest to łatwiej do przełknięcia dla organizatora, bo on też rozumie, że to on się pomylił. A zwykły człowiek, który przyjeżdża nieprzygotowany na zawody, a tutaj też niestety mamy coraz więcej uczestników, którzy przechodzą z asfaltu do gór lub zaczynają od razu w górach i nie wiedzą, z czym się wiąże zmęczenie, zmiana pogody. Przenoszą w ogóle takie jakby pewne normy z miast na góry, prawda? Tak, tak. Jak to nie ma kubeczków na punktach, tak. Że trzeba mieć własne napoje, że organizator też wszystkiego nie jest w stanie wwieźć na górę. Zdarzają się jakieś podobno nawet roszczenia, pozwy sądowe, prawda? No, wśród organizatorów w Polsce tak. To już się zdarza, że ktoś się potknie i ma pretensje, że kamienie zostały nieuprzątnięte, korzenie niepomalowane farbą odblaskową. No to już się po prostu robi takie, że tak jak wspomniałem na początku, tak? Kiedy przestaje to być zabawą i przyjemnością, a obowiązkiem i stresem, to trzeba sobie powiedzieć dość, tak? Tym bardziej w tym momencie, kiedy mówię, impreza się rozwijała, a z drugiej strony też można powiedzieć, że w związku z tym, że obie imprezy odbywają się w Karkonoskim Parku Narodowym, to ta impreza rozrosnąć się nie może. Limit uczestników jest naprawdę na maksa wyżyłowany i tutaj podziękowania dla Parku Narodowego, że pozwolił na tak duże imprezy. Ale z tego, co mówisz, to ja mam wrażenie, że po prostu dawniej, czy też teraz, ale jedynie w części tej społeczności biegowej, my jesteśmy po prostu kolegami, jesteśmy przyjaciółmi, my sobie pomagamy, jesteśmy wyrozumiali, jak mamy coś do siebie, to mówimy to jakby wprost, ale tak dosyć dyskretnie. Natomiast teraz jest trochę takich ludzi, którzy traktują organizatorów jako, zachowują się jak klienci, jak konsumenci, a nie jak właśnie przyjaciele. No powiem, że nawet więcej, tak, bo konsument pójdzie do sklepu, kupi i popsioczy i na tym skończy, tak, a tutaj już widać roszczeniowość od początku, która się zaczyna. Tak jak powiedziałeś, duża część, naprawdę większość biegaczy jeszcze jest z tego pokolenia drugiej fali, jak to sobie nazwaliśmy wcześniej, biegania i oni to rozumieją, bawią się tym bieganiem, a dla niektórych to jest naprawdę no, zaistnienie w social mediach, a przy okazji jeszcze, no mówię, zrobienie jakiejś tam awantury. Dobra, a teraz powiedz o takie najtrudniejsze momenty w trakcie tych 10 lat, o 12. Najtrudniejsze momenty? Poza tym tą drugą edycją, gdy musiałeś jakby skrócić radykalnie. No trasę. To było na szybko. Najtrudniejsze elementy, może najtrudniejszym wyzwaniem była organizacja Mistrzostw Świata w długodystansowym biegu górskim. W ramach maratonu karkonoskiego po raz pierwszy. To jest ściągnięcie, zabezpieczenie wszystkich ekip. Nie było to łatwe. Przy pierwszej edycji wbrew pozorom było bardzo trudne, gdzie był limit ustalony na 150 osób z parkiem. Otworzyliśmy zapisy, ja się rano obudziłem, a limit wyczerpany jest zapisanych więcej osób, tak? Wtedy też nie było takich systemów komputerowych i... Ukończyło 185. Tak, tak. Szybka blokada, w samochód do parku, rozmowa z dyrektorem, zwiększenie limitu i ten. No jak mojego kolegę, przyjaciela, zabierało śmigło Rafała. Rafała,
z grani Karkonoszy, który... grań, przepraszam, z grzbietu Karkonoszy, aczkolwiek jest grań w pewnym momencie, ale to nie było tam. Z grzbietu Karkonoszy, jego żona była wtedy na mecie jako wolontariuszka. No to też miał poważną kontuzję. On miał poważną, złamał nogę i śmigiełko go zabierało. A najprzyjemniejsze? Najprzyjemniejsze? To chyba widok wszystkich, którzy finiszują na mecie i podziękowania dla wolontariuszy i dla nas organizatorów. Robert, a powiedz proszę, skąd się w ogóle wziąłeś w Karkonoszach? Bo ty jesteś z Sokółki na Podlasiu. Jak to się stało, że trafiłeś do Jeleniej Góry? No do Jeleniej Góry trafiłem do szkoły oficerskiej, którą ukończyłem. Radiotechnicznej. Radiotechnicznej. Tutaj poznałem swoją żonę, potem chwilowo służyłem w Koszalinie parę lat. Później też trudna decyzja o rezygnacji ze służby wojskowej, zrzucenia munduru, powrót do Jeleniej Góry, do rodziny. Tutaj prowadzenie działalności finansowo-księgowej. I bieganie. Bieganie się zaczęło, Leszku, tak jak wspomniałem, w 2003. I 29 lat. Dokładnie, gdyż postanowiłem na 30 urodziny przebiec maraton, co uczyniłem we Wrocławiu. I później, jak byłem biegaczem, to stwierdziłem, że można zrobić maraton, bo tak mi się wydaje, że tylko ktoś, kto to czuje i robi, czyli biega, może to organizować. I tak samo było z triathlonem, gdzie postanowiłem na 40 urodziny ukończyć Ironmana. I jak się bawiłem, bo nie trenowałem. Znaczy do Ironmana trenowałem, ale też przez zabawę w triathlon, to też padł pomysł zrobienia na przykładzie Swissmana triathlonu typu Xtreme, czyli pływanie na Zamku Czocha, przejazd rowerem w Karkonosze i tutaj bieg z metą na Śnieżce. Tak, no też to się bardzo spodobało triathlonistom, prawda? Podoba. No tak, też bardzo podoba. Ubolewają, że już koniec. No niestety. A powiedz proszę, jak to się stało, że ci przyszedł do głowy ten pomysł tego pierwszego maratonu i biegania? Bo to był taki okres właśnie tej drugiej fali, czyli pierwsza fala to były lata 70., gdy bardzo wielu naszych starszych przyjaciół zaczęło biegać. Tacy, którzy teraz mają powiedzmy po 70 lat i ciągle są w świetnej formie. Natomiast druga fala no to była taka powiedzmy trwa ciągle, w zasadzie już się troszkę chyba wyczerpuje, ale tak powiedzmy 10 lat temu się zaczęła. Natomiast ty zacząłeś biegać tak po środku. Prawda? Na początku wieku, gdy bieganie było znacznie mniej popularne. I nie było internetu. I nie było internetu, więc ciężkie było informacje. Dokładnie tak. Jeden portal malutki. Maratony Polskie. Maratony Polskie, tak. Dokładnie tak. Ale dzięki maratonom polskim, to tutaj dodam, poznałem Marcina Świerca, bo ja i Marcin wygraliśmy nocleg przed maratonem wrocławskim, tak? Który był moim pierwszym maratonem. Dla Marcina był to pierwsza połówka, ale tam był jako peacemaker, żeby było śmieszniej i prowadził kobiety na wynik. Ale najpierw trafiłeś na maratony polskie, czy najpierw zacząłeś biegać? No bo chyba tam już trafiłeś, jak biegałeś, bo tam trafiali tacy, którzy wiedzieli, czego szukają. No powiem ci, sięgam pamięcią wstecz i trudno mi powiedzieć dlaczego. No szukałem jakiegoś wyzwania, tak? Milowego. No wtedy była jakaś tam nadwaga, trzeba było to zrzucić. No ale żeby zrzucić, to biegać samemu z siebie, to nie, to musi być jakiś cel, tak? Tak. I było to ukończenie maratonu. Aczkolwiek, no teraz patrząc z perspektywy i do tych, którzy oglądają czy słuchają, powiem coś niepopularnego, teraz ty to powiesz, tak? Że celem nie musi być ukończenie zawodów, tak? Można sobie powiedzieć, że mogę te 40 km, czy tam 20, 10 przebiec sam dla siebie, tak? Najważniejsze jest, wiesz, bieganie po prostu. Aktywny tryb życia. Tak, tak. Zdrowy, atraktywny tryb życia. A to jest jakby wisienka na torcie. Te wyniki, miejsca i tak dalej. Tak. Prawda? Robercie, bardzo ci dziękujemy za te wszystkie lata, za maraton karkonoski, za półmaraton karkonoski, za triatlon karkonoski. W pierwszy weekend października oczywiście pobiegniemy z tobą. Ostatni raz. No, przykro tak się żegnać, no ale cóż, no, organizatorem się bywa, a człowiekiem się jest, więc wszystkiego najlepszego ci życzę. Dziękuję bardzo. Dalszą drogę. I chciałem wam powiedzieć, że to naprawdę nie była łatwa decyzja. My dojrzewaliśmy z Magdą do tego parę lat i w końcu stwierdziliśmy, że powiemy to głośno. I
też niepopularne wśród naszych wolontariuszy, ale to było tak, że oni oficjalnie dowiedzieli się o tym właśnie z mediów, ale tylko wyłącznie dlatego, żeby już nie było nacisków, że a może jednak, a może jeszcze jeden rok. No nie, tak samo jak się ludzie pytają, czy maraton, a triatlon, tak? No niestety nie można być trochę w ciąży, więc jak się kończy jakiś etap w życiu, to trzeba to skończyć. Tak jest. Dzięki. Dziękuję bardzo.